Każdy dzienny 150. Ojej. Więcej straciłem niż zarobię. A nie chce mi się powtarzać dnia. Lecimy na żywioł, nie? Dzień trzeci wprowadzenia. Uda mi się na przejażdżkę? O. I tam serdecznie, panie Pawle. Aha. Do policyjnej maszyny. Aha. Nie jest to więzienie, tu jest. Chodź pan. A tutaj tędy. A czemu mam? A ja nie chcę oddawać. Ja chcę zatrzymać. Nie daj się tak. Ci, wygląda na to, że jestem gotowy na broń. Dobra, jedną damy, resztę sobie zatrzymam. Ciekawe, ile kary za to dostanę. Obóz pracy. A i tu mam mapę. Ja jestem tu. Czyli muszę jechać w prawo na pierwszym skrzyżowaniu i jechać tą rolą, co wyszło wprost. Odpal. Ojejku, jak to mi się źle jedzie. Kierownicy nie idzie podpiąć. Ajajaj. Nie tu chyba, nie? Pokaż mi tą mapę. No jasne, że nie tu. Bo z pracy z czymś się mi kojarzy. Mi też się z czymś kojarzy. I to nie kojarzy mi się dobrze. Dobra, jadymy, jadymy, jadymy. Jeszcze nie tu. Motel Karat. On żaden ciężarówek wolno jedzie, niby to jest 90 na godzinę. Ach, nie tapto! Listo, ać astanowa burma, broklaćku te triewo, ać my nie ta przejedź dzielo. Pochwyć ta topornik z lugażnictwa, ać zbywać ostalej obstwory. No co pan trąbisz? Topór muszę wziąć. Dawaj. Idę. Trochę tu, trochę tam. O. Poroszno. Nie ma. Rejno aż powrotny ku policejku maszynu. My madry od selekta da rok. Dobra, jedziemy. Pan, siedź pan tam. Trochę przewiew pan ma, bo otworzyłem bagażnik, nie? Ale... O, się zamknął, nie? Ruiny, o, to już niedaleko jesteśmy. Już jesteśmy niedaleko, ojejku. Się wczytuje. Tu w prawo. Restricted Era. Otlikso. Eto mestie. Stano
Stanowka nażnej dambra, ać wydacie rozkaz perewozku wsiem zakrutników, nażnej poszli ku maszynu. No i się tam gasi. Nakazano więźniów. Do sklepu wlada trzeba się unieść. Jedziemy. Gdzie jest sklep wlada? Ojej, kluczymy, teraz musimy jechać. W prawo i w lewo. Na drugi i w lewo. Ale ładny tunel. Podoba mi się. Ja tutaj. Co tutaj, ja? Jedziemy, jedziemy. Droga do Siekierka? Nie wiem, po ile aktualnie kosztuje. Nie orientuję się w cenach. Może ktoś z czatu będzie kojarzył. Dobra, i co ja chcę sobie wziąć? Gałąź? Po co mi? Nóż taktyczny. No dobra, biorę nóż taktyczny. Toporek, a jeszcze starczy. Łom. Trzonek, gałąź. Łopata. Oddaj pan łopatę. Dobra. Baza policyjna i tam kontrabandę przekazać. Jaką kontrabandę? Moją zdobycz chyba. Tak łatwo nie oddam. Może mnie zmusicie. Jest ta baza policyjna. Czyli tam do tyłu, do końca drogi. Nie wiem. Dobra. Tak, łopatą samochodem. A nie, ja wiem, tam puszki się jakieś otwiera łopatą chyba. Coś takiego chyba było. Moricze, no. I drzewa. I ten fizyka jazdy tym czymś to jest tragedia. Nawet szybę idzie sobie rozbić. Już tyle dobrego. I ten promień skrętu 0-1-kowy. Zniszczenie samochodu, mam nadzieję, że nie. No takoże aż można powiedzieć się za pośrednictwo aż lugazny maszynu. Całą? Gdzie moje? Z ekwipunku? Zabrał mi. Nie no. Panie, chciałem skorzystać. Panie,
Oddawaj pan. E pan to weźmie. No, na stół pan. No. Dajesz. No. Dajesz pan tu na stół położ. Rozpakuj. Coś się wymyśli zaraz. No. Nie chcę, no. Co za gość. Leć. Nie ma co, jeszcze jakąś zdobędziemy. On włoży se do magazynu. Stamtąd se nie weźmie. Uruń na posterunek? Dobrze. Jadę. Na posterunek. Gdzie jest posterunek? A, prosto. Co to za wali droga tu jedzie, no. Wyprzedzam. Lecim, lecim na Szczecin. Musiał zredukować. Świetnie ci. No też, moja praca nie polega na ciągłym siedzeniu. Aha, super. Idę spać. A co? Przespać się trzeba na następny dzień. Na minusie. No i tak coś zarobiłem. A jakbyś mu dużo tych pieniędzy. 300. Tydzień. No. Wożą towary do kraju. O! A proś pierwszą osobę zapraszam. Chodź pan. O, dalej, dalej. Panie, bo to poczcim straszę. Jedź pan szybciej. O, znowu na minusie, niestety. Musi posiadać ważny list przewozowy. Aha. No to chyba normalne, że musi posiadać list przewozowy. No jest, list przewozowy. Agrożenia biologiczne, woreś z cementem. Detergenty. Dobra. Sergej Nowikow, to się zgadza. Numer się zgadza, ważność się zgadza. Makaristan też się zgadza. Tablica, a no właśnie. List przewozowy wprowadza zmiany przepisów w zakresie przewozu towarów. Każdy kierowca posiadający towary musi posiadać ważny list przewozowy. Wszelkie niezgodności w dokumentacji powinny sprostować odmową wjazdu. A to co jest? Nasze służby podsłuchały rozmowę telefoniczną, dzięki której zdobyliśmy konkretne informacje o kolejnym przemytniku i pochodzenia Zjednoczonej Rali. Aha. Zjednoczonej Rali. A teraz mam najlepszym sposobem na porównanie dokumentu z faktycznym stanem ładunku jest użycie notesu ładunkowego. No to drodzy Państwo, podnosimy sobie coś takiego jak notes, a pod C. Aha. Nie to, czyli teraz mam tu wleźć, tak? No dobra, to lecimy. To też. To też. No, zapisuj pan, zapisuj. Aha, i długopisy. A też. Detergenty. Muszna klozetowa. Dobra, wszystko. Woreś z cementem, lodówki, dwie. Trzy. Lodówki. Kuchenki gazowe, 3 worki z cementem, 17. Zagrożenie, 1 detergenty, 1 i toaleta, 1. 1.
Detergenty 1, zagrożenie biologiczne 2 i toaleta 1. To jest zagrożenie biologiczne 1. I teraz tak, czy ja tu coś pominąłem, czy rzeczywiście jest tylko jedno zagrożenie biologiczne? Chyba jest tylko jedno, panie. Ale to w sumie z mniejszą ilością powinien móc wjechać, nie? Niech ma mniej. No cóż. Ogólnie tu się nie zgadza ta. Aj swoją drogą już. Raport z inspekcji. Imię i nazwisko się nie zgadza. Ile jest przewozowy, coś się nie zgadza. A jak chłop wygląda? No mi się wydaje, że... No czapki z daszkiem nie ma, nie? Tylko ma inną. Ale chyba wygląda tak samo, co nie, panowie na czacie? Wygląda tak samo, czy wygląda inaczej? Zaraz się dowiemy, co tu ludzie myślą na ten temat. Bo kraj pochodzenia jest inny. Makaristanu on po... Piana. O, tak samo. Dobrze. Czyli... Lecimy z nim. Odrzucony. Dalej. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. O, pan w kwiatki. Pan mu kwiaty. A, wypakować mam one. Aha. Czyli muszę wypakować, tak? Etono! Siemgrusko pas antastolo! A wie pierwe, as można licino ili posukati kontrabandu! Jeszcze dokumenty pan da. Najpierw. Alvar. O, Zjednoczony Rally, to tutaj nie może być. Dobry Lotus. Handel. Czasy się zgadzają, imiona się zgadzają, ale pan opuści pojazd, nie? A nie mogę pana zrobić, żeby pan opuścił? No dobrze. O, proszę bardzo. Dawaj pan. A to już nie ma. O, ale tu są. Aha, ja muszę mieć do tego siekierę. Aha, ja już chyba nie mam na stanie siekiery. Ojejku. A może w magazynie jest siekiera? O, jest. Pięknie. Zadbali o mnie. O wyposażenie. No jest pan. Dawaj. Wyłaź pan. Tu chyba nic nie ma, ale jeszcze sprawdźmy. Nie ma tu smoków czy czegoś tam? Nie ma. Dobra. Aresztujemy pana, nie? No, idź pan. Przez tym, co aresztowany. Zamknę tylko, nie? Żeby tu pan... się nie pamiętał za dużo.
No tu pana tu poprosimy, żeby usunął ten pojazd, nie? Dobra. I dawaj pan kolejny, kolejny. Nie będziemy się obijać. Dokumenty. Oddam, oddam, panie, spokojnie. Twarzy by się zgadzał, Mandis Oper się zgadza. Numer paszportu ty się zgadza, czas. Tu się zgadza, tu się zgadza, Zjednoczone Rally. Tym przemytnik, a już nie ma dalej przemytników. Aha, dobrze. Nie, nie chciałem pana tu uderzyć tym. No dobrze, no niby wszystko się zgadza. Krowa też się zgadza. A pan tylko jedną, tak? No cóż, nie pozostaje mi nic innego jak przepuścić. Jedź pan. Myślałem, że z otwartymi drzwiami pojedzie. Perfekcyjna kontrola, dziękuję. I ostatni pan na dzisiaj. Dobrze, zobaczmy. Daj pan dokumenta. Ary... To się tu nie zgadza. Numer paszportu. Zgadza się. Ważne do września, ważne do maja kolejnego. Handel i wiezie 11 beczek oleju. Zaraz sprawdzimy. O, tyś się nie zgadza. List przewozowy. No cóż, kontrolę zakończymy. Nie przejeżdża pan dalej. I tyle na dzisiaj. Dziękujemy panu bardzo. Witam, witam Mateusza na transmisji na żywo. Jak ja dawno nie widziałem ciebie. Bardzo dawno, bardzo. A, możemy iść spać. Super.